Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, w związku z kampanią, szeroką kampanią uruchomioną w mieście przez kampanię informacyjną, dodam chyba wyborczą, uruchomioną przez Platformę Obywatelską, ale również równolegle przez Pana Prezydenta Jedlińskiego, mam na myśli dekadę zmian, to jest ulotka informacyjna Platformy Obywatelskiej, a tu jest ta sama dekada zmian Pana Prezydenta, czyli obie kampanie pokrywają się, to jest tak sprytnie zrobione, obie kampanie pokrywają się ze sobą. W związku z powyższym proszę o informację, ile miasto wydało pieniędzy na kampanię i co wchodziło w skład tej kampanii, czy billboardy, które pojawiły się w mieście, również są finansowane, a są z logiem Platformy Obywatelskiej, również są finansowane przez miasto, czy może przez inny organ? Kolejne pytanie to chciałabym wiedzieć, czy uzyskaliśmy już pozwolenie, a jeżeli nie, to kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę trzeciego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, mówię tu o tym etapie od ulicy Morskiej. Kiedy rozpoczną się roboty budowlane tego odcinka? I dodatkowo proszę o udostępnienie mi umowy z wykonawcą tego odcinka, czyli firmą Eurovia chyba, jeżeli się nie mylę i prawidłowo podaję nazwę, oraz umowę z projektantem tego odcinka. I Szanowni Państwo, mam tu pendrive'a, prosiłam obsługę Biura Rady, żeby mi puścił pewną rzecz, żebyście Państwo mieli to na planszy. Pan dyrektor biura powiedział, że ten pendrive jest zawirusowany, więc nie mogę Państwu pokazać prezentacji, ale ja się zabezpieczyłam. Nie jest zawirusowany, bo na moich komputerach służbowych on funkcjonuje bardzo dobrze, a ma naprawdę bardzo dobry program antywirusowy. Zabezpieczyłam się przed taką ewentualnością, że mi Państwo nie udostępnicie, więc mam te zdjęcia przed sobą. Co to są za zdjęcia? To są trzy zdjęcia, na których widnieją takie postaci. Minister Gawłowski, radni Platformy Obywatelskiej, członkowie Rady Osiedla. W części członkowie Rady Osiedla. W tej części, która funkcjonuje w Platformie Obywatelskiej. Jest to spotkanie czysto polityczne, Szanowni Państwo, ponieważ na tym spotkaniu omawiane są zadania realizowane przez Platformę Obywatelską. I te broszurki widoczne są na stołach i w rękach tychże osób. W związku z powyższym, ponieważ Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą miasta, nie mylę się? Nie mylę. A na terenie jednostek publicznych nie wolno prowadzić kampanii politycznych, a jeżeli się takowe prowadzi, to ja rozumiem, że wynajmuje się pomieszczenia dla określonych członków partii politycznych i za nie płaci. Ja przypomnę, że swego czasu zwróciłam się nie tylko ja, ale kilka osób z różnych ugrupowań do pana sekretarza miasta, żeby wynajął nam salę 300 na spotkanie polityczne. Odmówiono nam, ponieważ stwierdzono, że nie ma tutaj żadnych spotkań politycznych na terenie jednostek publicznych. Okej? Myśmy to zrozumieli, nie wynajmowaliśmy tej sali. Poradziliśmy sobie w inny sposób. W związku z powyższym ja zadaję dzisiaj publiczne pytanie, czy do Rady Osiedla, Osiedla Lechitów, partia polityczna Platforma Obywatelska zgłosiła się z zapytaniem, czy może wynająć to pomieszczenie? To jedno pytanie, a drugie, ile zapłaciła partia polityczna Platforma Obywatelska i czy w ogóle pieniądze za to wynajęcie sali wpłynęło do budżetu miasta? I ostatnia interpelacja dotyczy budżetu, ponieważ ja miałam trochę tych pytań i nie zmieściłam się w czasie. Więc składam te pytania jako interpelację.
I tak, na stronie 26, mam tam parę pytań do poszczególnych działów. Na stronie 26, według danych na ten rok w pozycji Urząd Miejski, czyli administracja, w pozycji Urząd Miejski wynagrodzenia widnieje kwota 19 milionów 811 tysięcy. W planie, to jest kwota w planie na 2012 rok. Natomiast w planie na 2013 19 milionów 811 tysięcy. Natomiast w planie na 2012 rok, czyli ten, który już kończymy, było 19 milionów 262 tysiące. Z wyliczeń wynika, że wzrosła kwota o 550 tysięcy. Tak jak tu mówiłam wcześniej, no, można by było sobie poprzeliczać. Wynika, że to mowa jest tutaj o zwiększeniu etatów w okolicach 8. Proszę zatem powiedzieć, panie prezydencie, bo na to pytanie mi pan nie odpowiedział, gdzie utworzono te etaty, w jakich działach, ile dokładnie osób zatrudniono i czym te osoby będą się zajmowały. Na tej samej stronie, w pozycji starostwo powiatowe, jest mowa o 4 milionach dotacji dla starostwa powiatowego, z czego 2,5 miliona przeznaczone jest na płace. Domyślam się, że chodzi o urząd powiatowy. Wiem, że istnieje taki zapis, formalny bądź nieformalny, między starostwem a miastem, że stanowisko zastępcy dyrektora w starostwie, czyli w urzędzie powiatowym, w powiatowym urzędzie pracy, obsadzane jest przez prezydenta. Proszę zatem o odpowiedź, czy został ogłoszony już konkurs na to stanowisko i czy został wyłoniony kandydat. Jeżeli tak, to proszę o informację, kto został nowym zastępcą Powiatowego Urzędu Pracy. Mówię tu o stanowisku, które piastował do niedawna pan Łukasz Bednarek. Na stronie 22, pod hasłem Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim, i to jest tu pan prezydent też częściowo na to odpowiadał, za rok 2012, w 2012 w projekcie była wpisana kwota 663 tysięcy złotych. I większa część, niestety, jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia, podróże służbowe, krajowe i zagraniczne oraz szkolenia, które wyniosły aż 172 tysiące złotych. Proszę zatem powiedzieć, czym zajmuje się ten dział, gdzie i w jakim celu podróżowali pracownicy oraz jakie przeprowadzono im szkolenia. Na stronie 71 uczestnictwo pod hasłem Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami. W tej pozycji przeznaczono 122 tysiące. Tu jest mowa o projekcie na nowy rok, czyli 2013. Proszę zatem odpowiedzieć, co to za gospodarstwo domowe, czyje uczestniczyło w zarządzaniu odpadami? Ile osób i kogo zatrudniono i czego dokładnie dotyczyło to zatrudnienie? Jakie usługi, tam jest mowa o zatrudnieniu, o płacach, panie prezydencie, więc nie wiem, czy to jest takie śmieszne. Ile osób i kogo zatrudniono i czego dokładnie dotyczyło to zatrudnienie? Jakie usługi zamówiono, które kosztowały nas 60 tysięcy złotych? Kto i gdzie jeździł za granicę w podróż służbową i w jakim celu? Co to była za podróż, że potrzebny był tłumacz, na którego wydano 6 tysięcy złotych? Dziękuję.